Witajcie moi mili. Dzisiaj kolejny odcinek o strojach krakowiaków z Mydlnik. Pokazujemy Wam sekrety szafy Klubu Kultury Mydlniki. Przed Wami uczestniczki roztańczonych Bronowic. Starałam się je ubrać w jak najbardziej różnorodne zestawy strojów, podobnie jak panów w odcinku o strojach męskich. Tu jest czas na super krótką notkę historyczną. Przypomnę, że panie mają na sobie głównie stroje, które zostały w szafie klubu po działającym tu niegdyś zespole folklorystycznym Mydlniczanie. Jednak dla podkreślenia różnic, jak tradycyjny strój damski różnił się od stroju scenicznego, dodałam kilka elementów ze swojej własnej szafy. Stroje te odnoszą się do odświętnych ubiorów kobiecych krakowiaków zachodnich z początku XX wieku. Zatem koniec historii i zaczynamy. Damskie buty, trzewiki. Przyjęło się, że tradycyjne damskie buty są sznurowane na niewysokim obcasie. Na scenach w zespołach regionalnych królują czarne, w zespołach stylizowanych zobaczycie czasem buty czerwone, a ja poprosiłam Karolin, żeby została w swoich. Model jest oczywiście współczesny, z zamkiem błyskawicznym, ale zastanawia mnie, czy może zanim kultura ludowa weszła na sceny, nie pojawiały się takie buty w kolorze brązowym? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, niech pisze w komentarzach. Spódnice, czyli kiecki. Nasze dziewczyny wszystkie ubrane są w kwieciste spódnice z materiału, który przywędrował na ziemię polskie najprawdopodobniej z Turcji na początku XX wieku. No i podbił serca krakowianek. Tkanina tybetowa, która tak bardzo przylgnęła do wizerunku krakowianki, była na początku bardzo drogim materiałem. Dlatego też zdarza się, że w niektórych zabytkowych kieckach z przodu doszywano fragment innego, tańszego materiału. Dawniej kiecki były szerokie, obwód u dołu wynosił około 3,5 metra i dłuższe niż te, które znamy ze scen. Przez to wykańczano je tak zwaną szczotką lub sznureczkiem, by materiał się nie strzępił. Ale potem nadeszła moda mini, a strój ludowy coraz częściej miał być ładnie wyglądającą wizytówką konkretnego regionu. Kiecki się skróciły i tak jak tu szczotki zostały, ale już jedynie jako odniesienie do starych spódnic. Skoro kiecki zrobiły się krótkie, to widzieliście pewnie podczas występów różnych zespołów ludowych, że pod kiecką dziewczyny miały halkę, a dawniej dodatkowo ciasnochę zamiast majtek. Tak, początek XX wieku to była duża rewolucja w strojach ludowych. Na kieckę zakładano zapaskę, czyli fartuch. Zapaski były różnych rodzajów. Z białego płótna z haftami, tak jak widzimy u Kasi, te zapaski, podobnie jak halki i karczki przy koszulach, często wykończone były w tak zwane zęby. Zapaski mogły być tiulowe, czyli siatkowe, tak jak u Karolin, z pięknym haftem ręcznym, albo skromniejsze, w drobne wzorki, kwieciste lub drukowane, jak u Karoliny. Zapaski ozdabiano nie tylko haftami, ale też oprzywano je dookoła kolorowymi taśmami i koronką, lub zdobiono tak zwaną szczypanką, jaką tu widzicie. Ważne było, żeby zapaska była długa. Przyjęło się, że na szerokość dłoni krótsza niż spódnica. Oraz zapaski miały być szerokie, czyli zakrywać nie tylko przód, ale też boki. Popatrzmy, jak wyglądała odzież wierzchnia. Bogata gospodyni, za jaką ubrana jest Kasia, ubierała od święta katankę. Można by powiedzieć, że to taki odpowiednik dzisiejszego żakietu. Katanki były szyte z materiałów takich samych jak gorsety, czyli aksamitu, sukna lub cieńszego materiału bawełnianego i zdobione były podobnie jak gorsety. Wszystko zależało od zamożności gospodyni. Młodsze mężatki lub biedniejsze chodziły w gorsecie. Gorset był podstawowym wyposażeniem panny na wydaniu, w którą wcieliła się u nas Karolin. W mydlnickim kroju pojawiają się kaletki. Te widać nadgryzione zębem czasu, ale pokazuję je, ponieważ zwróćcie uwagę, że na każdej były przyszyte cekiny. I znów, zależnie od tego, na ile było stać właścicielkę lub raczej jej rodziców, tyle był ozdobiony taki gorset. Ten ma rzadko spotykane żółte chwosty i ma bogaty, kwiecisty haft. Krakowskie gorsety zapinane były na haftki. Dlatego z czasem
co widać na obrazach młodopolskich artystów, właścicielki nie dopinały się w nich do końca, no, z wiadomych powodów. Za to, żeby było ciepło, na taki gorset zarzucano chustę naramienną. Tu Karolina ma chustę kwiecistą z frędzlami. Bywały także chusty w kratę w odcieniach beżowo-czerwono-granatowym lub wpadające w brązy. Bywały cieńsze, ale także grube jak koce. Bok takiej chusty miał około 1,5 metra długości, więc można było spokojnie otulić się w nią chłodniejsze dni. Czy to pod katanką, czy to pod gorsetem, kobieta musiała mieć koszulę. Koszule były białe, w mydlnikach wykończone wspomnianym już przeze mnie karczkiem, czyli bez kołnierzyka, bez kryzy, za to z pięknymi białymi haftami wokół szyi, z przodu i przy mankietach. Niewątpliwie ozdobą każdej kobiety były korale. Przez to, że były drogie, ale też, że im więcej sznurów, tym lepiej, to często na starych zdjęciach widać, że dziewczyny mają korale blisko szyi. Sznurów miało być nieparzyście. Bogatsze gospodyni nosiły także ciężkie wybijane koralem krzyże. Ale czasy się zmieniły i funkcja korali scenicznych już nie była ta sama. Koral zastąpiono czerwonym plastikiem. Z daleka wygląda podobnie i każda tancerka może mieć dzięki temu dobrze widoczne z daleka 3 sznury czerwonych korali. Po nakryciu głowy można było poznać, czy dana kobieta jest jeszcze panną, czy już mężatką. Panny od święta ubierały wianek. W krakowskim wianek taki z przodu był bardziej rozbudowany, z tyłu wiązany na wstążkę. Nasza Karolin ma krótkie włosy, więc ma zrobionego tak zwanego Francuza. Ale jeśli chcecie być bardziej rootsowi, to niegdyś dziewczęta zaplatały klasyczny warkocz zaczynający się od dołu głowy, bo miały zawsze długie włosy, które ścinano im dopiero w trakcie obrzędu oczepin. Niegdyś włosów nie można było pokazywać obcym, dlatego każda mężatka zakrywała ich chustką. Na co dzień wiązaną z tyłu głowy lub z przodu pod brodą. Jak było wygodniej pracować? Spójrzcie na Karolinę. Natomiast od święta chustę wiązano w specjalny sposób, tak jak próbowałam zrobić u Kasi. Białą chustę czepcową otrzymywała każda młoda pani podczas oczepin. Chusty czepcowe były pięknie zdobione, widać tu ładnie wykończone w zęby i białym haftem. Natomiast bardzo charakterystyczny jest motyw tak zwanego drzewa życia, zrobiony tylko w jednym rogu, w tym, który był widoczny. Na koniec, jak już ocieramy się o oczepiny, to foteczka Karolin w wieńcu Panny Młodej. Był to wieniec, czasem nazywany koroną, pleciony specjalnie na wesele. Ten, który tu widzimy, pochodzi z widowiska Mydlnickie Wesele, jakie zespół Mydlniczanie wystawiał jakieś 2 dekady temu. I skoro już ubraliśmy nasze panie od stóp do głów, to niechaj nam zatańczą. Mili moi, to byli krakowiacy z Mydlnik, właśnie zatańczyli Wam Trójkrakowiaka, a to specjalnie dlatego, że Karolin jest z Estonii i jest to taki taniec, który jest rozpowszechniony we wszystkich krajach byłego ZSRR, więc postanowiłam, że po prostu w tym zaprezentujemy, jak te stroje ruszają się podczas tańczenia. A ja już się z Wami żegnam w tym cyklu Roztańczone Bronowice online. Dziękuję Wam za to, że byliście i tańczyli i wyglądali dla Was uczestnicy kursu Roztańczone Bronowice. Brawo dla Was!